Dobry wieczór Państwu, witam bardzo serdecznie w rozmowie dnia. Witam dzisiaj Państwa i mojego gościa, jest nim pani Maria Dębicz. Witam serdecznie. Znawczyni twórczości Tadeusza Różowicza. Pani Mario, przesadzę, jeżeli powiem, że pani wie ciut więcej o Tadeuszu niż on sam o sobie. Czasami tak żartuję, bo w kwestiach, które dotyczą zagranicznej recepcji jego twórczości, ja po prostu rzeczywiście wiem wcześniej, że ktoś planuje wystawienie jego sztuki, albo też wiem, że na przykład już ktoś tłumaczy jego wiersze i nim nastąpią oficjalne powiadomienia w tej sprawie, no bo każdy tłumacz, prawda, i każdy teatr musi się zwrócić o prawa autorskie. A prawa autorskie Tadeusza Różewicza znajdują się w ZAIKS-ie, w Stowarzyszeniu Artystów. Autorów, tak, autorów. W Warszawie. No a ja wiem to z racji moich zawodowych kontaktów, to znaczy z racji kontaktów z kolegami z teatrów zagranicznych, z festiwalami, no i przede wszystkim z tłumaczami. No ale tutaj owocują lata pracy po prostu. Tutaj przed wejściem na wizję rozmawialiśmy, chwileczkę dyskutowaliśmy, że to nie ta epoka, nie ten czas, w którym się Tadeusz, czy Stanisław, czy Janusz urodził, prawda? Dla nich powinien być inny czas, wtedy by bardziej byli rozpoznawalni, chociaż są, na pewno są. Tak, to znaczy, wie pan, trudno mówić o Januszu, bo to jest jednak, no niestety, los, tak, prawda? Tragedia. Typowy przedstawiciel tego pokolenia, który prowadził walkę z okupantem. Natomiast jeśli idzie o Stanisława i o Tadeusza, to Stanisław Różewicz był reżyserem, który jakby reprezentował taki nurt filmu epickiego. No pewno wszyscy jego uczniowie, młodsze pokolenie, wszyscy uważają go za swojego absolutnego mistrza, guru. Za guru, kto ich nauczył fachu. I jeżeli się mówi o kimś, że żył może nie w tej epoce, to raczej w sensie, jakie reprezentował wartości sobą, jakie standardy wyznaczał swoją pracą i wiedzą, jak trzeba było być przygotowanym, co świetnie opowiada Marczewski na przykład, który mówi, film musi mieć rozpostarcie, jak trzeba wszystko przygotować, nim się rozpocznie pracę. To musi być warsztat. Oczywiście, to musi być warsztat. A można powiedzieć o nich, że oni byli właściwie twórcami warsztatu, bo Stanisław uczył warsztatu filmowego, przecież pracował wiele lat jako profesor w filmówce, tak, prawda, łódzkiej. Natomiast jeśli chodzi o Tadeusza Różewicza, to jest to sprawa już innego rodzaju. Różewicz, któremu dane jest żyć tak długo, bo 9 października skończy 90 tak. lat, swoją twórczością towarzyszy kilku pokoleniom Polaków. I kilka pokoleń Polaków ma z tą twórczością relacje i kontakt. Ja osobiście doświadczyłam, moje pokolenie, czyli pokolenie lat 60. Jak Różewicz się pojawił w Berlinie na kolokwium, na literarische kolokwium w 64 roku, to Michael Krieger, wówczas student, mój rówieśnik, teraz dyrektor bardzo znanego wydawnictwa niemieckiego, Hanser Verlag, poeta, powiedział, że oni przeżyli szok, że człowiek, powiedzieli, ten niski pan z Wrocławia, Tadeusz, powiedział nam prostymi słowami tak istotne prawdy i tak dalekie od naszego pompatycznego języka, którym dotąd wyrażaliśmy te potrzeby i te tematy naszej epoki, że odtąd nazywamy go nasz nauczyciel Tadeusz. I została wydana po latach wielka antologia niemiecka, która właśnie ma taki tytuł, Nasz nauczyciel Tadeusz. Pani Mario, zastanawiam się tak, ponieważ w pewnym stopniu radomszczanie mają nie tyle może żal, tylko taki niedosyt. Tadeusz bardzo rzadko bywał, bo w swoim rodzinnym mieście. Tak, on tutaj przyjeżdżał kilkakrotnie, może nawet incognito, bo był kręcony filmy dokumentalne o nim.
I on oprowadzał po radomsku, bo w tych filmach to jest zarejestrowane. Tak. Mnie się wydaje, że to jest rodzaj takiej nieśmiałości, to raz, trochę lęku wracania jakby w stare miejsca. Czym co, nie ma dobrych może być wspomnień takie, ze swoim miastem nie mogę rodzinnym? powiedzieć, że nie ma dobrych wspomnień, ale jakoś nie kontynuował tych relacji tak, jak je kontynuował Stanisław, Stanisław. Właśnie. Ja najwięcej o Radomsku dowiedziałam się od Stanisława Różewicza, zanim przyjechałam tutaj i dopóki nie poznałam szefostwa tutejszego Domu Kultury i tu już po prostu jak zobaczyłam, co się tutaj robi, jaki jest zakres tej pamięci o braciach Różewiczach. To jest duży zakres. To robi, naprawdę to robi wielkie wrażenie. To jest to, co w trakcie teraz tego dużego programu pod tytułem Różewicz rozrzucony mówi się ciągle. Aha, jeszcze jedziemy do Radomska. I to, co zawsze powtarzamy sobie. Nie jedziemy na prowincję, bo prowincja jest tu. Prowincja to jest sprawa mentalna. Prowincjonalny jest facet Wrocław. Z Wrocławia. Tak. Radomsko jest na trzecim miejscu, z tego co tak, pamiętam. Taki jest układ programu całego tego roku Różewicza. Pani Mariu, ja bym chciał, żeby Radomsko było na pierwszym miejscu. Który, no nie może być Radomsko na pierwszym miejscu, dlatego że organizacja roku Różewicza nie jest chronologiczna, to znaczy urodził się, to wie pan, jakby musiało być, panie redaktorze, rozumiem. Musiało być tak. W Radomsko, Gliwice, Wrocław. A tymczasem inny jest inny układ. Jeszcze na Węgrzech chyba jakieś miasto byśmy zahaczyli. Też byśmy zahaczyli. Tam narodziły się dwie sceny z kartoteki. No właśnie. Właśnie na Węgrzech. W tej kopalni. Tata Bania. Tam się urodziła jedna ze scen i jeszcze urodziła się druga scena. Mianowicie scena, na Węgrzech urodziła się scena rozmowy z kelnerem. Ale to nie tylko, bo w Pułapce jest bardzo ważna scena węgierska. Tam się nawet tort węgierski je i Kawka spotyka się ze swoją partnerką. Pani Mario, kiedy pani ostatni raz rozmawiała z Tadeuszem Różewiczem? Ostatni raz rozmawiałam 3 dni temu. Telefonował do mnie z sanatorium w Kudowie Zdroju, gdzie jest przez cały czerwiec. Jaka kondycja fizyczna? No, zdrowotna? Przez telefon nie widać kondycji fizycznej, ale tak, no, tak mówił. Nie był specjalnie w jakimś takim nadzwyczajnie dobrym nastroju. Duże wydarzenie, kartoteka Tadeusza Różewicza w hali zakładu FAMEK. Bardzo tak. Duże wydarzenie, tym bardziej, że tu rozpoczynał pracę. Tak. Bardzo to, krótko tak. Pracował chyba. Właśnie dzięki paniom dyrektorkom z Domu Kultury Radomskiego dowiedziałam poprawię się Radomszczeńskiego. Właśnie są, zawsze to sobie powtarzam, bo mi się zresztą bardziej to podoba. Radomszczanie ładnie czytają różne. Bardzo, bardzo mi się to podoba. I dowiedziałam się odnalezienie, że jest ślad jego pobytu w tym. Jego pracy, jest, tak. Znalazło się w archiwum jego świadectwo pracy. Świadectwo pracy. Więc to jest fantastyczne. Ale ja byłam już w Radomsku wcześniej. Jak było 70-lecie Różewicza, w 91 roku, to ja tutaj przyjechałam trochę wcześniej. Zostałam bardzo serdecznie i miło i byłam tym bardzo wzruszona, przyjęta właśnie w tych zakładach. Porozmawialiśmy sobie, że trzeba byłoby zrobić Różewiczowi jakiś żart na te urodziny i przyjechali panowie z fabryki, przywieźli taki gięte krzesło, które zostało obwiązane wstążkami i uroczyście w teatrze zostało to wręczone zakłady przez... mebli giętych. Tak. I to zostało uroczyście wręczone, co też ma dodatkową wymowę, bo Różewicz kapitalnie opowiedział historię tej swojej, tego krótkiego epizodu tej pracy. No właśnie, w trakcie tej uroczystości. Bardzo często pada takie określenie, że twórczość Tadeusza Różewicza jest jakby w pewnym sensie taka szara, która odnosi się do szarego człowieka. Nie, to jest, działają pewne schematy? Takie etykietki, może schematy. No na przykład, jest autorem rzeczywiście tomu poezji Szara strefa. No właśnie. A to jest tylko coś, co jest pomiędzy bielą i czernią. Cała strefa, geneza tego tomu jest właściwie w Faustie, w drugim akcie Fausta.
Tak nie można powiedzieć, bo jednocześnie, bo ta twórczość jest, jeśli chodzi o to, szara strefa, ale jest też nauka chodzenia, ale jest też kup kota w worku. Jest też euforycznie, niezwykle dowcipna, bo wracając do tego, co mówiliśmy o tym, jakie wrażenie w latach 60. zrobił on za granicą, to on każde przybywające kolejne pokolenie znajduje z nim dialog. I byłam świadkiem na przykład kontaktu z Różewiczem młodzieży na przykład we Frankfurcie na targach książki. Albo na przykład, kiedy był gościem poetyckiego klanu młodych literatów Uniwersytetu w Oksfordzie. Stamtąd nie chcieli go w ogóle wypuścić. A najtrafniej, moim zdaniem, wracamy, znów wrócimy na chwilę do Węgier, powiedział o nim młody węgierski krytyk. I to już jest absolutnie najmłodsze pokolenie, bo to są już pokolenie tego wieku. Oksfordczycy to jest przełom. Frankfurt 2000, tam wtedy miał wspaniały wieczór autorski, wspólnie z Miłoszem zresztą. I ten młody krytyk węgierski po przedstawieniu Różewicza na festiwalu pod tytułem Rajski Ogródek, w którym były fragmenty z Wyszedł z domu, gdzie jak pan zapewne pamięta, jest taka scena rodzinna. Ojciec, matka, syn, córka. I syn przychodzi trochę później do domu, a matka, nie znajdując argumentów, mówimy do niego: ty wyjmij ręce z kieszeni, jak ojciec do ciebie mówi. Czyli jak się nie ma nic do powiedzenia. To... I ten młody krytyk to sparafrazował i powiedział tak: my wyjmujemy ręce z kieszeni przed autorytetem Różewicza, ponieważ on odpowiada nam na pytania, na które nie możemy znaleźć odpowiedzi u zapracowanego pokolenia naszych rodziców. I no to jest jakby puenta, prawda? No Pani Mario, to jest jednak prawda, że jeżeli rozmawiając, chciałbym z Panią porozmawiać o Tadeuszu Różewiczu, to nie 12 minut, ale o wiele, wiele więcej. Ale niestety czas naszej rozmowy dobiegł końca. Ja bardzo dziękuję za przybycie, za rozmowę. Państwu dziękuję za uwagę. Na kolejną rozmowę dnia zapraszam jutro o stałej porze. A Pani Mario, Pani za bardzo ciekawą rozmowę. No i sądzę, że musimy się umówić na o wiele dłuższą rozmowę. Bardzo dziękuję, zwłaszcza, że to jest poeta tłumaczony na 55 języków. Właśnie. Radomszczanin. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A Państwu dziękuję za uwagę. Życzę przyjemnego wieczoru i spokojnej nocy. Dobranoc.